Witamy Was na pierwszej grze terenowej, którą jest oczywiście... Chowany, no a kto by się tego spodziewał? Chowany w parach. Chowany w parach. Przed nami aż 3 20-minutowe rundy, w których będziemy poszukiwać aż 17 par. W pierwszej rundzie naszego chowanego szukać będą... Alicja Aka Chips i Maja Szymonowicz. No to plan na tą rundę jest bardzo prosty. Jak Jasper bardzo dobrze znamy ten hotel, byliśmy tu już wiele razy. A Maja będzie nam pomagać. Ona da radę, ja w nią wierzę. Tak, wspólnie celować w znalezienie wszystkich par. To jest rekord bez aż 17 zespołów. Nigdy to się nie udało, ale być może to jest ten dzień, to jest ten skład wyjątkowy, który znajdzie tam ekipę. No i oczywiście ukryłem też na ośrodku klucz. Nikt o nim nie wie, ale myślę, że już pierwszy rundzie będzie znaleziony. Jest to wyjątkowy. Pierwsza runda. Znalezione w pierwszych sekundach. I lecimy dalej. Dawaj. Ależ początek. Pierwsze 5 sekund na pierwszą parę. Maja i Ala w naszej sali treningowej. Jesteśmy z Magdą w koszakach i Maja jest. Gdzie ty jest? Tam jest. Nie ma. Mam nadzieję, że nas nie znajdzie, bo trochę boli, bo coś strasznie koli. Tak? No. Więc może to przeżyjemy. Nie wiem. Kto to jest? Kotlet. Dzień dobry. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Szybko. Jest Asia. Siemano, jakby to jest Róża. I czekaj, ja jestem tutaj, siemano. I wszyscy już jakby szukają. W sensie jakby oni się próbują chować, tak? Ale tutaj wszyscy przychodzą, jakby chyba już 3 pary przyszły i były like, no... Tego, więc no nie polecam, ale spoko. Damy radę, Róża, nie? Piona. No i super. Kto jest? Niko, bo ja znam te wszystkie kryjówki. To chodźcie. Mateusz. Schowałyśmy się pod schodami, pod stołówką. Kacper pokaże jakieś minuty, może dwie. Minuta, bo wcześniej były dwie. Jesteśmy tutaj pod schodami. Ale pokaż, który widzę. Niech on się zatrzyma. 11:05. Lena. No ciekawy jestem, czy ktoś tutaj się pokusił o tą kryjówkę. To jest taka anegdota, rok temu się schowała Ala z Marysią i w ostatniej sekundzie znalazłem je i przegrałem przez to. I teraz Ala ma syndrom krzaków. Masz syndrom krzaków? Idę na drugie. Więc ogólnie schowałyśmy się w krakach. Nie wiem, czy będzie widać, ale no. Tak, polecam. To jest poziom 0. Na śmieci. Idziemy. I są drzwi otwarte. A my tych pomieszczeń są żywowy. Tu rok temu się Małgosia schowała chyba. A kuku! No kurde! Siema. Pozdrawiamy. Że tu jesteście. Dzień dobry. Przypomniałem sobie tej kryjówce, ale dobrze, bardzo ładnie. Lecę dalej. Dzień dobry. Masz się wyjść już. Tylko bo lubię cyrk. Za nami. Udało nam się znaleźć 12 na 17 zespołów. To jest całkiem niezłym wynikiem, ale jesteśmy ambitni i celujemy jak największe liczby. Także mamy nowe wsparcie i w drugiej rundzie będą szukać. Oliwia. Dobka. I Julita.
Postanowiliśmy, że obierzemy starą taktykę i polega on na tym, że... Zaczniemy szukać od dworu teraz. Tak, no i potem dopiero wkoczymy do hotelu, bo chyba część osób się pochowała w krzakach, tych, których nie było. Także mam nadzieję, że tym razem my ich wyrolujemy. Pierwszy raz widzicie to miejsce, bo tam spierniczyłem nagrywanie, ale jesteśmy w krzakach. Nie zoom, Gabrysia. Nie, nie możesz stąd iść. W takim jakbym magazynku, że właśnie tu są jakieś krzesła, tutaj jest już, tu jestem ja. Dzień dobry, Żura, powiedz cześć. Hej. Super. Tu jest jakiś taki, nie wiem, magazynek, są krzesła i są stoły. Polecam każdemu. Pewnie nas znajdą, nie? Ale jakby nie wiem, wypadło na mam już. Hejka, ja znajdę się teraz w krzakach, teraz nie szukamy. No i sobie stoimy w tujach. I babro kuja. Rozpoczynamy drugą rundę, tym razem z Julitą i z Oliwką i celujemy w nowy rekord dzisiejszego chowanego, także trzymajcie kciuki. O, tu był klucz, po prawej stronie, w tym miejscu, tu gdzie pokazywałem. Tam. Serio, ja tam się chowałam wcześniej. Wow, no to jest Ania? Idź się schować na razie. Kropi, ale damy radę sobie. Idziemy dalej, okej? Nie ma. Dobry. Co jest? Cudowna kryjówka. Fajna, no jakby mi się nie chciało tam. No to się ruszyło, słyszałem właśnie. Oliwka, jest jeszcze jedna sprawa. Tam jest szansa. Co to jest? Nie wiem, nie widziałam, ale widziałam, że się to robi. Dzień dobry. Nie przewalcz, idziemy dalej, chodź. Dajcie. Poziom zero, sala zabaw. No na pewno tam coś jest. Cześć. Dobrze, idziemy dalej. Gorzej? Sportowy. Dawaj, klękaj jakby tak. O, strasznie w ciach smutujesz, ale nieważne. No to prawda. Zauważyli przeze mnie. Zobaczmy. Gdzie byłyście? O, wszyscy mam was. I tutaj też kogoś jest. Czekaj, kto to? Lena i Asia. Sofii i? Nie ma, no jakby zamknęli nam drzwi. Nie da się ich otworzyć. Kacper, ratuj. Trzecia runda przed nami. Jest to runda, w której dowiemy się, które pary będą wyróżnione, więc zatrudniłem posiłki i szukają. Gabrysia. Nina. Inna. Małgosia, pozdrawiam. Małgosiu, możesz powiedzieć, jaki mamy plan, żeby znaleźć wszystkich? Ogólnie macie przerąbane wszyscy, bo jakby ja wiem wszystko. Małgosia deklaruje się, że zna cały ośrodek, więc dlatego tutaj siedzi. No i dowiemy się za chwilę, za kilka minut, zobaczcie, które dwie pary wygrały chowanego i będą wyróżnione pod koniec obozu. Tak, trzymajcie kciuki. Trzecia runda, szukają aż 4 osoby. Zamknięte, ruszamy dalej. Idziemy na dwór. Schowaliśmy się w kwiatach. Myślę, że nikt nas nie znajdzie, bo to jest nowa kryjówka na ostatnią, trzecią rundę. I schowaliśmy się w kwiatach przy schodach, przy tej jakby kawiarni i ledwo żyjemy. Dzień dobry, możecie wyjść spod parasola. Cześć! Dawaj, dawaj do nich, dawaj! Braci. Nie dali rady. Kto tu jest? Tam jakieś dzieci. Wychodź, mamy. Dobra.
Jest! Kasper, jesteś cienki, bo ja nie znając budynku wygrywam. Nie, no chyba nie wygrywasz teraz już. Idziemy dalej. Ja jestem szczęśliwy. Ale gdyby nie te buty. Gdyby nie te białe buty. A to Iga znalazł, właśnie? A ten nawet buty zdjął, patrz. No właśnie. A ja miałem buty za tego, za. A ja myślałem, że ktoś tam sobie jakąś dziurę i na takiej dziurze siedzi, bo tam jest dziura w płocie. Iga znalazłaś ich? Kto to zobaczył ich? Iga. Brawo. No to jeszcze trzy pary trzeba. Jest! Yes! Goluch, kocham! Ale co ja zrobię? Ja zaraz mam śmiałem casualowo. Czemu się śmiałem? Czemu się zobaczyłem? Ale ja zobaczyłam Halo! A wiesz, jak cię znalazłem? Obróciłem się po prostu na chwilę do nich, a Goluch coś Maryszce pokazywał śmiesznego, to mówię, że ktoś je... Ja nawet palcem im wskazałem, Kasper, bejtuje. Kasper? Oni tak. Znalazłyśmy włącznik do światła. Gdzie on jest? Tutaj jest. Włącznik do światła. No, super. Teraz czekam, aż nas Kasper rotuje. Ale napisał, że zostajemy tutaj na trzecią rundę. No i powiedział, że jesteśmy znalezione, bo chciała tu wejść. Ale nie, przed niech by... Wydaje mi się, że ja mentalnie czuję się wygraną i mnie to nie obchodzi. Tak jest, Róża? Piątka wygranych. Jej.